taki efekt déjà vu, ja już to kiedyś widziałem, bo nie tak dawno Państwo już podejmowali się próbę odwoływania przewodniczącego, skończyła się fiaskiem, no teraz widocznie lepiej sobie ustaliliście ze swoimi odgórnymi, lepiej poustalaliście między sobą tak, jak to lubi się robić. Miejmy nadzieję, że tym razem konsekwentnie w końcu Wam się to uda. Tak myślę przynajmniej. Szanowni Państwo, już od dłuższego czasu mam po prostu, przepraszam za kolokwializm, ale powyżej uszu tego, co się dzieje, bo my jesteśmy tutaj, żeby reprezentować mieszkańców. Już to mówiłem przy ostatnim odwołaniu, ale powtórzę, że ja rozumiem, że Państwu przeszkadza Grzegorz Wiśkiewicz. No, wytyka Wam handlowanie stołkami, kupowanie radnych, działanie na rzecz jednego czy drugiego biznesmena. To już wiemy, że Państwu to po prostu nie odpowiada. Wy chcielibyście załatwiać te sprawy w ciszy, no i to jest w pełni zrozumiałe, że chcielibyście takie sprawy załatwiać w ciszy, bo takie sprawy ciszę lubią. Od ostatnich, nie wiem, 4 miesięcy cały czas słyszę tylko prezydium rady to, prezydium rady tamto. Mówimy za cały czas, burmistrz cały czas opowiada o jedności, o budowaniu, o robieniu wszystkiego wspólnie, a prezydium rady jest takie złe i wszystko to niszczy. Otóż przykrywacie Państwo te wszystkie swoje pokątne rzeczy wytykaniem tak naprawdę drobnych szczegółów prezydium rady i cały czas próbuje się zasłaniać to wszystko, co się dzieje po prostu tym, co robi prezydium rady. Też nie mogę tego zrozumieć i kompletnie się z tym nie zgadzam. Niniejszym również rezygnuję z funkcji wiceprzewodniczącego rady i daję Państwu tym samym wolną rękę i nie będę ingerował to, co się tutaj się dzieje. Zasiądę sobie tak samo jak nie przerwa w ławach rady i stamtąd będę dalej obserwował Państwa poczynania. Dziękuję uprzejmie.